Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych i inspirujących gości ze świata zdrowia, ekologii, podróży, weganizmu. Tych tematów jest bardzo dużo i ja też co tydzień to powtarzam, a też z tygodnia na tydzień te tematy się poszerzają, bo ja interesuję się coraz nowymi rzeczami, poznaję coraz więcej ciekawych osób i chcę dzielić się z Wami moimi rozmowami z nimi. Wiele z Was chciało, abym przeprowadziła rozmowę z Kasią i dla mnie była to niesamowita przyjemność. Dla tych z Was, którzy nie znają działalności Kasi, prowadzi ona przede wszystkim kanał na YouTubie, w którym zajmuje się szeroko pojętym popularyzowaniem nauki. Kasia jest biotechnologiem, więc tego też w dużej mierze dotyczą jej treści. Stąd ma ona też tak dużą wiedzę i tematyka jej filmów to w ostatnim czasie przede wszystkim kwestia zmian klimatycznych, ocieplenia klimatu, ale też GMO czy szczepionki. I my dzisiaj porozmawiamy na większość tych tematów. Ja przyznam szczerze, że właśnie globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne i walka o środowisko będą głównym tematem naszej rozmowy, szczególnie w kontekście tego, dlaczego ludzie tak mało starają się działać, dlaczego ciężko jest zmotywować jednostki do pewnych zmian, co musi się stać, żeby rzeczywiście nasza planeta została uratowana, skąd biorą się śmieci, dlaczego jest tyle śmieci w Azji oraz jakie są największe zagrożenia wynikające z tych zmian klimatycznych. Porozmawiamy też trochę o GMO, o tym, czy naprawdę jest ono tak straszne, jak je malują i dowiemy się też, skąd Kasia czerpie wiedzę. Bardzo ciekawy, pełen wartościowych treści odcinek, absolutnie obowiązkowy dla wszystkich osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekologii i zmian klimatycznych. Ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania. Kasiu, cześć. Cześć. Witam Cię w moim programie. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać. I na sam początek chciałabym się Ciebie tak trochę bardziej prywatnie zapytać, jak to było przybić piątkę z CEO Google'a? Ojej, to było dziwne, to znaczy to się wydarzyło tak bardzo szybko, ja nie byłam na to przygotowana, byłam na konferencji I.O. w Dolinie Krzemowej. I tam to jest konferencja, którą organizuje Google. I zostałam zaproszona jako jedna z grupy influencerów z całego świata, takich technologicznych, jakichś gadżeciarskich, naukowych. No i byliśmy tam, mieliśmy taki swój program w trakcie tej konferencji, gdzie zwiedzaliśmy jakieś różne stoiska, dowiadywaliśmy się, chodziliśmy na wykłady. I w pewnym momencie osoba, która się nami opiekowała z Google'a, podeszła do mnie i powiedziała: hej, czy chcesz poznać CEO Google? I ja powiedziałam... Nie, czemu? Powiedziałam, że tak, ale myślałam, byłam przekonana, że ona żartuje. Po czym ona powiedziała, no to zaraz ci napiszę SMS-a, gdzie masz przyjść. I po paru minutach napisała mi SMS-a, gdzie mam przyjść i tam był CEO Google, z którym mogłam sobie uciąć pogawędkę. Okazało się, że chyba po prostu zostało to przewidziane w jakimś tam jego planie całej tej konferencji, że będzie mieć też spotkanie z kimś z tej grupy influencerów z całego świata, którzy zostali zaproszeni i ja zostałam oddelegowana. Czyli zostałaś wybrana z tej grupy jako jedyna. Tak, tak, nie, jeszcze jeden koleś ze mną był z Chin. Nie wiem, dlaczego akurat nasza dwójka została oddelegowana do tego zadania, ale mam nadzieję, że godnie udało nam się reprezentować tę grupę. No i tak, CEO Google powiedział, że był niedawno w Polsce i że pogoda była kiepska, więc poleciłam mu, żeby wrócił w wakacje. I o tym była Wasza rozmowa, bo jestem ciekawa, wiesz, podchodzisz do takiej osoby, która gdzieś jest takim autorytetem i no nie wiem, czy masz zacząć rozmawiać właśnie o pogodzie, czy zadać jakieś większe pytanie, jakby ciężko jest traktować go chyba jak normalnego człowieka, nie wiem dlaczego. Trochę tak jest, zwłaszcza, że to jeszcze, no tam był ten klimat takiego jakiegoś wielkiego uniesienia, że oto przychodzi CEO Google, bo to nie tylko my się z nim wtedy spotykaliśmy i to było tak, że każdy z nas miał kilka minut, żeby tam odbyć jakiś mały small talk z nim i okazało się, że on jest w ogóle bardzo ciepłą osobą, taką, wiesz, podszedł do mnie pochylony, w ogóle uścisnął mnie i był bardzo miły i to on zaczął tę rozmowę o tym, że był w Polsce, kiedy się dowiedział, skąd jestem. I potem ja zadałam mu parę pytań o te wszystkie udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które Google tego roku ogłosił, że będzie wprowadzać między innymi na Androida. To był taki temat przewodni tej konferencji. Więc chwilę o tym powiedzieliśmy. Ja powiedziałam, że to jest super. On powiedział, że to jest dla nich bardzo ważne. No i tyle. A potem poszliśmy do ogródka z wirtualną rzeczywistością i sadziliśmy kwiatki w telefonach. No i ekstra. Tak.
Słuchaj, mam do Ciebie takie pytanie, bo jak wiesz, jesteśmy teraz zalewani informacjami z każdej strony i ciężko jest nam to jakoś przefiltrować. Ja sama się z tym zmagam, szczególnie w takim świecie zdrowia, diety, jest to mocno kontrowersyjne i jest tyle sprzecznych informacji. Ty mówisz dużo właśnie o faktach, o tym, że opierasz swoje treści też na rzeczach, które sprawdziłaś i co to znaczy, że je sprawdziłaś. Wiesz, kiedy jest ten moment, że ty już czujesz, że okej, ufam tej tezie czy temu założeniu i wierzę, że taka jest prawda, mogę mówić o tym dalej. Jak się odnaleźć właśnie w tym świecie, gdzie jest tyle teorii, tyle badań, tyle wyników? No, to jest bardzo trudne. I to nawet dla mnie to są, wiesz, bardzo często takie ruchome piaski, że wchodzisz na jakiś temat, myślisz, okej, dobra, zresearchowałam go, w miarę wiem, o co chodzi, a potem się okazuje, że jeszcze jest, wiesz, drugie, trzecie i piętnaste dno całego tego zagadnienia, którym się zajmujesz. Więc jeśli chodzi o te rzeczy takie zdrowotne i dietowo-kosmetyczne, bo chyba o nie pytasz, no to przede wszystkim ja się odwołuję do takiej wiedzy mojej po prostu biologicznej o tym, jakie są podstawy funkcjonowania naszego ciała, czy jakieś rzeczy mają ze sobą związek, czy nie mają. I to jest dla mnie zawsze taki punkt wyjścia, to znaczy pytam siebie, okej, ktoś mi mówi, że jak będę jeść, nie wiem, 3 kilo kapusty w ciągu tygodnia, to z moim organizmem stanie się to i to. Czy to brzmi jak logiczna rzecz? To jest pierwsze pytanie, które sobie zadaję. I potem kolejnym etapem jest taki research pod tytułem googlam strony uniwersyteckie, bo często jest tak, że wiele, zwłaszcza w Stanach, uniwersytetów ma takie swoje strony poświęcone konkretnym zagadnieniom, to znaczy, nie wiem, tu jest Uniwersytet Cornella i tu jest nasza podstrona o, nie wiem, chorobach serca, a tu o cukrzycy, a tu o czymś tam innym, więc sobie czytam, sprawdzam i to są dla mnie już, wiesz, po latach robienia researchu mam takie swoje punkty, czy to w sieci, czy wśród jakichś podręczników, w bibliotekach i tak dalej, o których wiem, że one są dobrymi źródłami. To znaczy, że są solidne, że można im zaufać. Więc druga rzecz to jest zawsze odniesienie się do nich. Jeśli mam taką możliwość i jeśli wiem, że znam na przykład naukowca, który siedzi w tym temacie, albo mogę do niego napisać maila i zapytać, to zawsze też proszę albo o konsultację, albo nie wiem, o wywiad, o rozmowę, o przesłanie jakiejś ciekawych publikacji na dany temat i zazwyczaj też to się spotyka z fajnym odzewem i zazwyczaj dostaję od ludzi, którzy siedzą w danym temacie, nie wiem, zestaw linków, tu są fajne artykuły na ten temat, przeczytaj sobie. Więc jest to wieloetapowy proces i to jest rzecz, która jest taka bardzo miękka, to znaczy nie jestem Ci w stanie powiedzieć, wiesz, muszę zrobić tych 7 rzeczy, żeby ocenić, że... To jest wejść do mamy. Tak, że zrobiłam dobrą robotę, to jakby chyba nigdy nie da się dojść do tego momentu, że wiem wszystko, tak? Ale zawsze byłaś takim typem badacza, w sensie lubisz ten proces, bo na przykład ja mam coś takiego, że podoba mi się to uczucie, kiedy ufam czyjejś wiedzy, że ja wiem, że jeżeli mam problem z danym zagadnieniem, zadzwonię tej osoby i ona zrobiła ten research i ja wiem, że to jest prawda, bo mnie osobiście to dociekanie w jakiś sposób przytłacza, ale wiem, że są osoby, które bardzo lubią krok po kroku dochodzić do tej prawdy i ciekawi mnie, czy właśnie lubisz ten proces. Tak, to jestem tym człowiekiem, który sobie tak lubi podłubać, zwłaszcza jeśli wiem, że jestem na tropie czegoś, co jest, nie wiem, nielogiczne, sprzeczne, że jakby będę wiedziała, jak to wypunktować i zwłaszcza jeśli też widzę, że to jest zjawisko, które zaczyna nabierać jakiejś skali, to znaczy nagle, nie wiem, 7 moich koleżanek jest na tej diecie kapuścianej, nazwijmy to, o której mówiłam przed chwilą. I wiesz, ja widzę, że to ma jakąś logiczną sprzeczność, że nie wiem, ktoś może po prostu ma za dużo kapusty w domu i chce ją sprzedać za jakieś horrendalne pieniądze, to też często się zdarza. Więc ja lubię ten proces, ja lubię odsiewać informacje, lubię jakby sprawdzać, czy to, co wymyśliłam, jest logiczne, jakieś zasadne, czy to znajduje jakieś potwierdzenie w faktach. Czy jesteś detektywem wiedzy? Tego sobie nie pomyślałam. Bardziej mi powiedziała, że jestem dłubaczem internetu. Ale to, co powiedziałaś o kapuście, kojarzy mi się bardzo z olejem kokosowym i chcę tutaj wchodzić szczególnie w jakieś, wiesz, jakoś rozwijać się na temat konkretnych problemów zdrowotnych i różnych mitów i faktów. Natomiast czy to jest częste zjawisko? Myślę, że tak, ale powiedz mi, że na potrzeby zysku jakiejś firmy nagle się okazuje, że jakiś produkt jest rewolucyjny i powstaje mnóstwo badań. Właśnie jak w przypadku, ja tak słyszałam o oleju kokosowym, że nie mówię, że teraz olej kokosowy jest jakiś tragiczny, natomiast ostatnio ktoś mądry mi powiedział, że on wypada świetnie w badaniach, na przykład porównywany do krowiego mleka i wtedy rzeczywiście jest te wszystkie korzyści płynące z spożywania oleju kokosowego naprawdę robią wrażenie, przy czym nikt nie patrzy, że to było
w porównaniu do czegoś znacznie gorszego w danym przypadku. Ale to już nie obchodzi przeciętnego konsumenta. Tak jest. I ten olej kokosowy to też jest taki fajny przykład. Tu bym nie powiedziała, że może jakaś jedna firma, wiesz, rozkręca zza kulis, w ogóle rządzi światem i tak dalej, ale pojawiają się różne trendy. Nie wiem, skąd one się pojawiają. Może jest jakieś, nie wiem, zakulisowa jakaś, wiesz, piwnica gdzieś w Los Angeles, w której branża kosmetyczno-dietetyczna tak rządzi światem. No i takie trendy się pojawiają, ten olej kokosowy też taki był. I tam jeszcze, wiesz, jak nakładasz go na włosy albo na twarz, to spoko. Natomiast to nie jest najlepszy olej, który można spożywać. I to jakby z dietetycznego punktu widzenia było dość oczywiste od samego początku, natomiast ten głos dietetyków się przebił jakoś tam, no, po paru latach dopiero, od kiedy ten craze i ten boom na olej kokosowy wybuchł. Więc jest dużo, bardzo dużo takich trendów, które zaczynają nabierać skali, które się robią masowe, które, nie wiem, podchwytują właśnie influencerzy, różne pisma, jakieś kobiece, no i też w konsekwencji podchwytują je marki, i którym po prostu zależy na tym, żeby coś sprzedać, a nie na tym, żeby, wiesz, wpisywać się w naukową poprawność i tak dalej. A masz teraz na spontanie kilka przykładów takich właśnie trendów, które totalnie nie są, nie mają racji bytu z punktu widzenia naukowego? Wiesz co, nie powiedziałabym, że to są jakieś takie nowinki, ale no to są przykłady typu dieta zgodna z grupą krwi. No to się nie broni merytorycznie. Te wszystkie detoksy. Jakby twoje ciało nie potrzebuje detoksu, chyba że, nie wiem, wypiłeś litr wybielacza albo jesteś uzależniony ciężko od narkotyków. No to wtedy owszem. Natomiast picie zielonego soku nie sprawia, że twoja wątroba zaczyna lepiej pracować. Albo jakby generalnie organizm nie gromadzi toksyn, jeśli jest zdrowy. No jest tego mnóstwo. Jakieś, wiesz, kompleksy witamin na coś tam, 1000 różnych suplementów, które potrzebujesz. No bardzo, bardzo dużo tego jest. Mówiłaś wcześniej, że lubisz ten proces badawczy i że lubisz rozwikłać tę zagadkę, tak? Czy rzeczywiście na przykład ta dieta kapuściana, którą będziemy chyba teraz cytować przez ten program, czy ona ma sens, czy nie? Kiedy miałaś ostatni raz taki moment, że rozwiązałaś właśnie tę zagadkę i miałaś takie, o, teraz już wiem, jak to jest, że coś cię tak totalnie zdziwiło? Nie wiem, czy dobrze to ujęłam, to pytanie. Mam na myśli, że wszyscy myśleli tak, a ja doszłam do tego, że wcale tak nie jest. Wiesz co, to zazwyczaj nie jest tak, że wszyscy myślą coś. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że jeśli zaczniesz wgłębiać temat, to się okazuje, że jednak, i to wiesz, ja nigdy nie byłam pierwszą osobą, która nagle, wiesz, odkryła, że coś tam jest złe albo że coś tam jest dobre. Bo zazwyczaj jest tak, że ten głos, nie wiem, czy to naukowców, czy ludzi, wiesz, którzy siedzą w temacie dietetyków, jakichś rzetelnych lekarzy, kosmetologów i tak dalej, on się przebija i on jest, tylko kwestia jest skali. Także, wiesz, masz 1000 artykułów o diecie kapuścianej i tylko jeden jakiś mały blożek jakiegoś tam dietetyka, który mówi, ej, ta dieta kapuściana, to nie róbcie tego, ludzie. Więc to jest kwestia skali. To raczej nie mam takich momentów, kiedy bym czuła, że to ja coś sama odkryłam. Bardziej dochodzę do informacji, które stają się logiczne, które ktoś już wcześniej zebrał, bo ja też nie uprawiam nauki w taki aktywny sposób. Jestem właśnie tym dłubaczem. Ale powiedziałabyś, że zawsze są te dwa obozy? Czy jak już zaczynasz iść tą ścieżką ku prawdzie, to wtedy ta odpowiedź staje się jasna? Mówiąc, nie generalizując. Reguły. Nie ma żadnej reguły, powiedziałabym. Aczkolwiek zazwyczaj jest tak, że no jest jakaś przeciwwaga dla trendów, które się dzieją. Takich trendów, które są nieuzasadnione. A jak to jest w przypadku zmiany klimatu? Bo mnie się wydaje, że jest to właśnie ta droga, gdzie ewidentnie wiemy, że jest to duży problem, a mimo wszystko jednak są osoby, które to w dużym stopniu wypierają lub całkowicie negują. Nie chcę tutaj przytaczać na przykład, jakie znane polityczne osobowości tak mówią. Powiedz mi, jakby kwestia zmian klimatycznych to jest temat rzeka i też można do niego podejść z różnych stron, ale może zacznijmy od tego, tak, żeby bardziej konkretami tutaj porzucać, jeżeli spotykasz się już z taką osobą, która mówi, że w ogóle przestań, Kasia, mówić o tych zmianach klimatycznych, w ogóle nie ma żadnych zmian klimatycznych, to jest w ogóle mydlenie oczu. Jakie są takie twoje top argumenty, które wykładasz takim ludziom? Rzeczy, które najbardziej przemawiają. Wiesz co, to trochę jest też tak, że ja nie staram się przekonywać ludzi, którzy już właśnie są na takich, powiedziałabym, radykalnych stanowiskach. To znaczy ja na przykład, wiesz, kiedy robię film o tym, że szczepionki są spoko, to nie robię go dlatego, żeby nagle przekonywać masowo antyszczepionkowców, żeby się szczepili, bo wiem, że raczej tego nie zrobię. Tak samo, jeśli mówię o globalnym ociepleniu, to raczej nie uda mi się przekonać osób, które
w jego fakt, jego istnienia nie wierzą, bo tutaj wchodzimy no, w to, jak działa ludzki mózg. To znaczy to, że ktoś neguje globalne ocieplenie, oznacza, że on generalnie nie akceptuje faktów. Więc jakby co? Jeszcze więcej faktów, jeśli na niego zarzucę, to raczej się to skończy tym, że on po prostu jeszcze bardziej się zdenerwuje na mnie i tym bardziej nie będzie mnie chciał słuchać. To, co ja się staram robić, to jest celowanie w te osoby, które trochę nie wiedzą, trochę szukają jakichś informacji, dochodzą do nich właśnie jakieś szumy, że kurczę, nie wiem, może to globalne ocieplenie to jest faktycznie jakaś bujda, ale nie wiem, sprawdzę. Mhm. I wtedy ja mogę wkroczyć cała na biało i podać mu szereg różnych faktów. I tutaj, kurczę, wiesz co, trudno jest mi wskazać jakiś top 5 najważniejszych, bo tego jest mnóstwo. Polecam zajrzeć sobie, wpisać w Google Climate Change NASA. I NASA ma taką ogromną, fajnie zrobioną stronę, która zbiera wszystkie dowody w taki bardzo prosty sposób. Podlinkujemy to. Tak, jeśli się da, to bardzo polecam. Na to, że globalne ocieplenie jest faktem i to jest rzecz, którą przewidywali naukowcy już, no nie wiem, z 40-50 lat temu. To były pierwsze takie poważne doniesienia i pierwsze poważne raporty, które wskazywały, ok, jeżeli będziemy wpompowywać w atmosferę tyle gazów cieplarnianych, to temperatura podniesie się o tyle i tyle i te przewidywania się sprawdzają dzisiaj. Można sobie sprawdzić, jaka jest, nie wiem, aktywność Słońca, jaka jest aktywność wulkanów i okazuje się, że nie jesteśmy w stanie w pełni wytłumaczyć zmiany temperatury aktywnościami właśnie takimi naturalnymi i cyklami naturalnymi. Widzimy to też po badaniach izotopów, to znaczy jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki węgiel to jest ten węgiel, który jest pod ziemią, który wykopujemy i spalamy i widzieć, że on pojawia się w atmosferze, mimo że naturalnie nie powinno go tam być. Jesteśmy w stanie mierzyć poziom CO2 w atmosferze. No, jest tego mnóstwo, mamy, wiesz, kilkadziesiąt lat pomiarów temperaturowych, które też możemy sprawdzić. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ale powiedziałaś, że te fakty są pięknie opisane przez instytucje, które mają ogromny autorytet, więc jest to faktem, że ta zmiana klimatyczna jest zagrożeniem, że ona ma miejsce i tak dalej, i tak dalej. A nadal jest bardzo dużo osób, które już, nie mówię, że to jest taki obóz anty ocieplenie klimatu, który mówi, że w ogóle to jest wszystko teoria spisku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dużo osób jest świadomych, że jest to zagrożenie, jednocześnie nie podejmując żadnych kroków. I też wiem, że sporo o tym wspominałaś u siebie. Ja też ostatnio byłam w Edynburgu na takim bardzo ciekawym wykładzie. To był naukowiec. To był facet, który pracuje w szkole artystycznej w Glasgow, ale też jest odpowiedzialny właśnie za ich zrównoważony rozwój i gdzieś tam promowanie ekologicznych rozwiązań. W ogóle to jest dosyć spora dygresja moja, natomiast to jest ciekawe, dlatego że on uważa, że też dobrym sposobem na gdzieś przemówienie do ludzi jest robienie to przez sztukę, bo to gdzieś działa na ich wrażliwość. Uważam, że jest to bardzo ciekawy sposób, jest to też taki dosyć niewymuszony sposób na gdzieś tam przekazywanie tych wartości. Natomiast to, co on powiedział, też połączyło mi się z jedną z rzeczy, które ty mówiłaś u siebie, to jest to, że ludzie mają naprawdę bardzo dobry taki system wypierania pewnych rzeczy i po nitce do kłębka doszedł do tego, i to też właśnie słyszałam u ciebie, że my jako Homo sapiens nie czujemy realnego zagrożenia z powodu właśnie zmian klimatycznych. Że to nie jest tak, że przez to nam gorzej dojechać do pracy albo kupić coś w sklepie i wiemy, że to istnieje, ale to nie dotyka nas na co dzień, więc to tak abstrakcyjne, że nie działamy. Czy rozumiem, że się z tym zgadzasz, od tego tak. Zacznijmy, ale co twoim zdaniem trzeba zrobić, żeby ludzie poczuli to zagrożenie? Ha, no to jest ciężkie pytanie. I to jest tak, jak mówiłaś, że jeśli postrzegamy, jesteśmy przygotowani, ewolucja nas tak ukształtowała, że najlepiej odpowiadamy na takie zagrożenia, które są tu i teraz. To jest, nie są odległe ani w miejscu, ani w czasie. A o globalnym ociepleniu myślimy jako zagrożeniu, które jest odległe w miejscu, bo dzieje się gdzieś tam i to, wiesz, jakieś tam miejsce na świecie zostanie zalane przez podnoszące się wody oceanu, a nie mój dom. Prawdopodobnie większość ludzi może tak powiedzieć. Ale poczekaj, jeszcze jest taka ciekawa kwestia psychologiczna, że nawet jak mówimy o tym właśnie, że dajmy na to Malediwy zostaną zalane i tak średnio nas to rusza, ale jak już opowiemy historię o dziecku
z wysp, tak. które straci dom i to dziecko będzie pokazane w telewizji, no to już nas może ruszy. To jest też fascynujące. Tak, no tak. I jakby jeśli mówimy o jakiejś masie ludzi, która żyje gdzieś tam, gdzie prawdopodobnie część z nas nawet nie jest w stanie wskazać tego miejsca na mapie, no to będziemy myśleć o tym problemie inaczej, niż jeśli zobaczymy konkretnego człowieka z jego konkretną historią. No i też myślimy o globalnym ociepleniu jako o zjawisku odległym w czasie. Co jest nieprawdą, bo to jest zjawisko, które dzieje się tu i teraz. Z globalnym ociepleniem jest chyba ten problem pod tym względem, że ono, wiesz, to nie jest tak, że jest jakaś wielka maszyna, która odlicza i za 17 dni i 4 godziny zrobi się wielkie boom i coś się stanie. Gdyby tak było, to pewnie byśmy działali, natomiast skutki globalnego ocieplenia są rozłożone w czasie. To jest proces, jakiś, wiesz, gradient, który następuje i który też jest ciężko zauważyć tak z dnia na dzień. I jeszcze do tego dochodzi problem taki, że nawet jeśli już sobie zdamy sprawę z tego, przyswoimy te wszystkie fakty, dowiemy się, jak bardzo wiesz, nasze jestestwo na planecie Ziemia jest zagrożone, to będziemy odczuwać strach, który bywa motywujący, ale tylko do pewnego stopnia. I w momencie, kiedy czujemy się zbyt bezradni wobec tego strachu i nie mamy za bardzo pomysłu na to, jak działać, to ten strach przestanie być motywujący. To wtedy on się przerodzi w jakąś, wiesz, taką emocję w tle, w, nie wiem, frustrację, smutek i tak dalej, ale nie zmotywuje nas do żadnego konkretnego działania. I teraz zrobiłam taką dygresję, że nie pamiętam, o co zapytałaś, sorry. Co należy zrobić, żeby ludzie przestali to wypierać? Mhm. I żeby poczuli to zagrożenie? Mhm. W dobrym tego słowa znaczeniu. Okej. Wiesz co, żeby ludzie przestali właśnie wypierać całe to zjawisko, to teraz posłużę się tym, co powiedział mi pewien psycholog społeczny, który zajmuje się tak zwaną psychologią środowiskową, czyli właśnie badaniem tym, dlaczego ludzie na przykład są bierni wobec zmian klimatu. I on powiedział mi, że uderzanie z faktami, właśnie zasypywanie ludzi tymi wszystkimi strasznymi prognozami, wizjami, że to nie jest rzecz, która najlepiej się sprawdza. Natomiast dobrze się sprawdza takie sprowadzanie tego globalnego ocieplenia do tu i teraz. To jest na przykład, nie wiem, w tym roku mieliśmy suszę i to się dzieje tu i teraz, przez to mamy teraz drogą pietruszkę i drogie warzywa, a w ogóle przez Wisłę właśnie przechodzi fala kulminacyjna. I można o takich rzeczach mówić, to znaczy zwracać uwagę na to, że to są zjawiska, które będą się dziać coraz częściej. Że na przykład w Polsce wkrótce będziemy mieli problem z dostępnością wody, bo mamy bardzo małe zapasy. Co to znaczy wkrótce? Słodkiej wody. No właśnie, to też jest problem z globalnym ociepleniem, że trudno jest dać precyzyjne jakieś widełki czasowe, natomiast tutaj mówimy, no takie niewielkie kilkadziesiąt lat, to znaczy nie 90, ale takie już 30, to raczej mówimy w takim horyzoncie czasowym. Tak, więc sprowadzanie tego globalnego ocieplenia tu i teraz, to znaczy w Polsce będziemy mieli, zmienią się takie wzorce, nie wiem, czy to jest to słowo, tego, jak spada deszcz, to znaczy nie będzie deszczu, który, wiesz, kropi przez kilka dni umiarkowanie, tylko będzie jedna wielka burza raz na tydzień, czy tam jeszcze rzadziej. I ona będzie przeplatana okresem suszy i to jest nie bez znaczenia dla rolnictwa, ergo będziemy mieli droższe jedzenie prawdopodobnie. Być może będziemy mieli problem z wodą, jest to wysoce prawdopodobne. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ciekawa, o której on mi powiedział, to jest odwoływanie się do takich wartości, które są wspólne dla wielu różnych ludzi i też, które są wspólne dla, właściwe dla ludzi, którzy mają konserwatywne poglądy, bo to jest tutaj jakaś dość wyraźna korelacja pomiędzy tym, że jeśli ktoś ma raczej konserwatywne poglądy, to raczej będzie też mieć większą tendencję do tego, żeby globalne ocieplenie czy to negować, czy jakby umniejszać jego zasadność, skalę i doniosłość. Co jest bardzo ciekawe, tak? Że proekologiczne głosy są utożsamiane z lewicowymi poglądami. Mhm. To też jest kwestia chyba tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, tak w latach 90. Może trochę wcześniej się zaczęło, bo też jeśli na przykład cofniesz się, znowu kolejna dygresja, ale zaraz wrócę do tego, co mówiłam, jeśli sobie obejrzysz na przykład przemówienia prezydentów, czy kandydatów na prezydentów, między innymi prezydenta Busha, z tym, że starego. Tak, starszego Busha, to on to bardzo, bardzo podkreślał. To był bardzo mocny głos proekologiczny i taki na zasadzie musimy działać, globalne ocieplenie jest problemem i to jest, wiesz, przełom lat 80. i 90. Myślę, że kariera jego syna zamazała trochę przemówienia ojca. No. Więc to też, to jest dość nowa rzecz, że ten pogląd na globalne ocieplenie wiąże się z poglądem twoim jakimś politycznym. Tak, ale wracając do tego psychologa, on powiedział mi, że warto jest się odwoływać do takich wartości jak na przykład świętość i wskazywać na to, że chociażby papież Jan Paweł II, już nawet papież Franciszek to nie mówię, bo to wiadomo,
Też miał, i to bardzo często, wygłaszał takie różne jakieś tam przemówienia, nawoływania i tak dalej, z których płynął głos mówiący: dbajmy, kurczę, o tę planetę. I to są naprawdę silne głosy. Jeśli byś to sobie przeczytała, nie wiedząc, kto jest autorem tego przemówienia, to byś pomyślała, że to jest jakiś, wiesz, lewak, oszołom, ekoaktywista. Okazuje się, że to jest papież. No. Więc może też jest jakaś wartość w tym, żeby przywoływać to, że nauka Kościoła jest jednak taka, że powinniśmy Ziemię szanować. I to nie tylko Kościoła katolickiego, generalnie różnych instytucji religijnych. Tutaj zdanie jest dość spójne na całym świecie. Jestem ciekawa, co mówi papież Franciszek. Masz jakieś informacje na ten temat? Bo ja powiem ci, nie jakby... Mm-hmm. Nie no, jakkolwiek papież to by nie Franciszek brzmiało, jestem takim, nie... wiesz, w cudzysłowie lewackim papieżem. Tak, to wiem, tutaj, ale no. Że tak powiem, nie śledzę tak dobrze jego działalności, ale spodziewałabym się takich pro-eko wypowiedzi, ale rzeczywiście to jest tak, że jest z tego znany. Tak pytam już zupełnie, to już jest dygresja. Nie wiem, czy to jest rzecz, o której można powiedzieć, że on jest z tego znany, ale to jest rzecz, o której on mówi otwarcie, że troska o środowisko i o klimat jest ważna i że to jest, wiesz, no dostali, w ogóle dla mnie to jest absurdalne, dostaliśmy prezent, jeśli ktoś jest wierzący, od Pana Boga. Piękną ziemię, która może nas utrzymać, która nam może dać jedzenie, wspaniałe doznania estetyczne i w ogóle. I po prostu co z nią robimy? No palimy ją, zaśmiecamy i tak dalej. To się rozumie samo przez się, tak? Jeśli faktycznie ziemia jest tym boskim wytworem, no to nie powinniśmy się w ogóle nawet zastanawiać nad tym, czy ona jest warta tego, żeby o nią zadbać, nie? Tak, ale z drugiej strony to brzmi tak pięknie, jak to jest takie ogólne. Dbajmy o planetę, musimy o nią zadbać. I ludzie, myślę, że rzadko jest tak, że spotkasz na ulicy kogoś i powie ci: nie, nie dbajmy o planetę, zaśmiecajmy ją. Tylko wszyscy chcieliby działać, tylko ludzie za bardzo nie wiedzą chyba, co mają robić. I też powiem ci, że ja przez ostatnie, powiedzmy, lata też byłam taka bardzo proaktywna, na zasadzie jest tyle ważnych rzeczy, które każdy z nas musi robić, żeby być bardziej eko. Natomiast właśnie ostatnio też byłam na takim ciekawym wykładzie, w którym to pan prowadzący trochę mnie sprowadził na ziemię i właśnie powiedział, że tak na dobrą sprawę niewiele jest rzeczy, które my jako jednostki możemy zrobić. I on powiedział też, że jego zdaniem recykling to jest tylko mydlenie oczu i tak naprawdę to jest bzdura, bo to jest tylko sposób, żebyśmy my się lepiej poczuli, że robimy coś dla planety. I wniosek z całej jego wypowiedzi był generalnie taki, że jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany systemowe, to my sobie możemy dalej brać nasze płócienne torby do sklepu, ale to nic nie zmieni, bo Coca-Cola jakby chciała, to by od jutra produkowała wszystko w szkle. Więc próba mówienia, że jak będziemy recyklingować nasze butelki, to będzie lepiej, to jest po prostu właśnie taki greenwashing. I myślisz, że rzeczywiście tak jest, że my na poziomie jednostki niewiele możemy wprowadzić zmian? Czy to jest w jakiś sposób połączone? To znaczy, no wiadomo, że to, co ja mogę zrobić, ma się skala tych moich działań i tej zmiany, którą ja mogę wprowadzić wokół siebie, ma się nijak do skali działań, które może zrobić Coca-Cola, o której wspomniałaś. Co do tego się w pełni zgadzam, jakby musiałabym usłyszeć tę wypowiedź, wiesz, w kontekście, w całości, żeby wiedzieć, czy się z nią zgadzam, czy nie. Natomiast zgadzam się co do tego, że są nam potrzebne zmiany systemowe. Aczkolwiek nie lubię tutaj wpadać w taką narrację, że albo-albo. To jest albo Kasia i Karolina coś robią, albo robi coś wielka korporacja, albo jeszcze robią coś politycy. Moim zdaniem jesteśmy już w takim momencie, gdzie nie możemy, to nie powinno być w ogóle przedmiotem dyskusji, bo każdy musi coś zrobić i na każdym poziomie są nam potrzebne działania. To jest i ja powinnam zabrać tę moją płócienną torbę i wrzucić butelkę z plastikiem do kontenera na plastik, a nie do rzeki. I Coca-Cola mogłaby się zastanowić, w jaki sposób jej działalność może być mniej kosztowna dla środowiska i legislacja powinna wspierać wszystkie te procesy albo ujmować je w takie ramy, żeby nasze jestestwo na tej planecie generalnie odbywało się w sposób zrównoważony, więc boli mnie i w ostatnim czasie coraz bardziej do tego dochodzę, że żyjemy w takim systemie, który jest absurdalnie zorganizowany, jeśli idzie o to środowisko. To znaczy, wszystkie te rozwiązania, które są pod względem środowiska najgorsze, to są też jednocześnie rozwiązania najtańsze, a więc te, które się robią najbardziej powszechne. Tak. I wydaje mi się, że potrzebujemy bardzo pilnie, bardzo fundamentalnej zmiany, która wprowadziłaby tę zasadę, że zanieczyszczający płaci w system ekonomiczny. I to też jest rzecz,
które już przewija się od lat w dyskusji. Zresztą ten ekonomiczny Nobel z zeszłego roku był przyznany między innymi za to. Mamy w ostatnich latach, widzimy, że coraz więcej krajów, teraz bodajże już chyba z 40, jeśli nie więcej, wprowadza te systemy opłat za emisję CO2 i moim zdaniem to są te zmiany, które mogą coś zmienić, tak wiesz, w miarę szybko i na dużą skalę zauważalną, aczkolwiek nie wpadałabym w dyskusję, że no wiesz, Szary Kowalski to baja bongo, niech sobie, wiesz, zasypuje swoją okolicę plastikiem, bo to też nie będzie fajne. Ja też się z tym właśnie o tyle nie zgadzam, z tym głosem, który wcześniej przytoczyłam, że właśnie my jako masa możemy zmobilizować osoby, które są w tym lobby, powiedzmy, do tego, aby te zmiany wprowadziły, więc to nie jest tak, że nasze działanie nic nie przyniesie, bo właśnie to może ich zmotywować, tak, że my oddolnie po prostu wywieramy na nich presję. No właśnie. I teraz takie pytanie, bo mnie się wydaje, że coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej osób widzę, które wybierają rozwiązania prośrodowiskowe, natomiast czy to jest dlatego, że ja żyję w takiej bańce, otaczam się takimi ludźmi, otaczam się takimi treściami w internecie, czy rzeczywiście ta świadomość się zwiększa? Twoim zdaniem na skalę kraju. Mówię, teraz bardziej bym porozmawiała o Polsce właśnie. Okej. Wiesz co, na skalę kraju powiedziałabym, że u nas w Polsce ta świadomość jest dość wysoka. To znaczy na przykład mamy w porównaniu, nie wiem, ze Stanami niewielki odsetek osób, które negują zupełnie globalne ocieplenie. Zauważ, że nie wiem, no są bardzo popularne, jak się wyjedzie poza miasto, to żeby ludzie sobie instalowali panele słoneczne na dachach. I generalnie wydaje mi się, że jeśli to jest łatwe i też być może wiąże się z jakąś korzyścią finansową dla ludzi, tak jak to jest w przypadku tych paneli, to ludzie chętnie się włączają w takie działania prośrodowiskowe, więc nie wpadałabym tutaj akurat, jeśli idzie o Polskę, w jakiś taki tragizm, fatalizm. Wydaje mi się, że to jest rzecz, której jesteśmy generalnie świadomi, aczkolwiek też niekoniecznie idzie za tym. Boli mnie to, że mimo, że ta świadomość chyba na takim poziomie jednostkowym, wiesz, Szarego Kowalskiego istnieje, to są ciągle tematy, które się nie przebijają do takiego głównego nurtu, na przykład, nie wiem, w dyskursie politycznym. Teraz mieliśmy wybory niedawno, te do Europarlamentu. No i kurczę, ten temat, nie wiem, tego jak zmienić miks energetyczny w Polsce, jak przyspieszyć odejście od węgla. To nie jest temat, na który te główne partie polityczne chciałyby się wypowiadać. To mnie trochę boli. Pojawiają się jakieś mniejsi gracze, którzy to robią, aczkolwiek no ciągle nie ma tutaj tego efektu skali, nie? Bo mówiłaś o innych krajach i o tych zmianach, które są wprowadzane. U nas nadal idzie to bardzo powoli, o ile w ogóle. Myślisz, że Polska jest tak odbierana na zachodzie, jako taki kraj właśnie, który stoi węglem i jest takim czarnogrodem trochę? Wiesz co, nie wiem. To jest chyba taka rzecz, której Polacy się lubią trochę tak taplet, że mamy ten kompleks z zachodu i lubimy go podkreślać, że ktoś tam o nas myśli w jakiś sposób. No jest to faktem, że stoimy węglem i nasz miks energetyczny jest w głównej mierze na węglu oparty, a nie powinien i powinniśmy od niego jak najszybciej odejść, ale co tam kto myśli na zachodzie, no nie wiem. Ważny temat dla mnie, czyli kwestia mięsa. To jest, znaczy też oglądałam się różnych filmów dokumentalnych, mniej lub bardziej tendencyjnych, aczkolwiek czemu tak jest, że im więcej się mówi o zmianie klimatu, o tym, żeby ochronić środowisko i tak dalej, to nadal o tym niejedzeniu mięsa mówi się mimo wszystko za mało, moim zdaniem. I też wrócę po raz kolejny do tego wykładu, który zmienił moje życie, bo bardzo mnie wzruszył ten pan, ponieważ on wtedy zapytał się, kto spośród słuchaczy jest weganinem. No i bardzo dużo osób podniosło rękę i on powiedział, no, że on się stara, tam jeszcze tam mu zostały jajka do wyeliminowania, natomiast spojrzał się na nas i powiedział, dziękuję wam, to wy zmieniacie świat. I było to bardzo wzruszające. Powiem ci, że nie spodziewałam się tego. Było takie naprawdę miłe, tak poczuć się docenionym. I on właśnie powiedział, że tak naprawdę z poziomu jednostki to niejedzenie mięsa lub w konsekwencji właśnie weganizm to jest najlepsze, co ty możesz zrobić i realnie wpływasz na zmiany, bo mięso jest kluczowe, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. Dlaczego nadal mówi się o tym tak mało, kiedy już wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę o tym, że oczywiście jest cały przemysł mięsny, który tam steruje nami różne teorie konspiracyjne. Mimo wszystko bardzo dużo takich niezależnych mediów o tym mówi, a i tak
Moja mama do mnie mówi, że był o tym jakiś program i pierwszy co, mówili, że ludzie mają za dużo samochodów i tak dalej, i tak dalej. A wystarczyłoby, żeby się raz w tygodniu zjadł obiad bez mięsa. Gdyby każdy Polak zjadł raz w tygodniu obiad bez mięsa, nasze rezultaty i słupki po prostu byłyby piękne. Jakby czemu to jest nadal tak bardzo gdzieś ukrywane i tak niechętnie do tego zachęcają? Nie wiem czemu. To znaczy jest to faktem, że jest to faktem, że jeśli ograniczysz spożycie mięsa, to i chyba rezygnowanie z podróży samolotem to są dwie rzeczy, które będą miały największy impact, jeśli idzie o ślad węglowy, który pozostawiasz po sobie jako jednostka. Czemu się nie da z tym przebić do jakiejś szerokiej świadomości? To znaczy nie wiem, czy się nie da przebić. Wydaje mi się, że wiesz, to też jest proces, to nie jest rzecz, która się wydarzy z dnia na dzień, ale wydaje mi się, że coraz więcej ludzi, przynajmniej, no wiesz, dowód anegdotyczny teraz przytaczam z tej bańki moich znajomych, ma świadomość, że jedzenie mięsa czy produktów odzwierzęcych również ma kiepski wpływ na środowisko. Pojawiają się też, wiesz, startupy. Chociażby je bardzo obserwuję. Oni się nazywają Impossible Foods i Beyond Meat. To są Beyond Meat znam, ale tak, tego troszkę nie znam. Tak, to oni robią mniej więcej to samo, co Beyond Meat i oni wprowadzają już nawet, wiesz, w Stanach do takich, wiesz, marketów typu Nasza Żabka, jakiś tam, wiesz, Walgreens, rzeczy nie Walgreens, tylko Whole Foods i jakieś tam sieci spożywcze, swoje produkty, gdzie one, wiesz, leżą na półce z mięsem, tuż obok burgerów mięsnych i można je sobie kupić w cenie, która jest absolutnie konkurencyjna względem produktów mięsnych, a są to produkty tam z soi, z buraków, z ryżu i tak dalej i przypominają mięso, to znaczy nie są może identyczne jak mięso, ale je przypominają i się dobrze przyjmują i ludzie chcą je jeść. Więc chyba ta świadomość gdzieś się rodzi, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu kochają mięso. To znaczy, ja też na przykład zrezygnowałam. Jadłam Beyonda. On jest bardzo mięsny. Jest bardzo mięsny, aczkolwiek, no w sensie mam tę świadomość, że to jest, wiesz, ich jakby pierwszy produkt i że od teraz będzie już tylko lepiej. I jeśli będzie tylko lepiej, to jestem w ogóle szczęśliwa i nigdy nie będę tęsknić za mięsem. Aczkolwiek ten pierwszy ich Beyond taki jest... No wiesz, dałam go na dwóch dłoniach psu i w jednej był mięsny burger, a w drugiej był Beyond. No i tak, i pies zjadł jednak to mięso najpierw. I ja czułam, że to nie jest dokładnie, jakby wiesz, smak wołowiny. Aczkolwiek jest bardzo smaczny po prostu. I wydaje mi się, że ludzie po prostu kochają mięso. To jest smak, który my lubimy i też zauważ, że w skali świata trend jest taki, że mięso no, jest tym towarem luksusowym, dość, bo jego produkcja jest kosztowna, a tendencja jest taka, że bardzo duża część populacji się teraz bogaci i tutaj mówimy o Chinach, o Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim o Indiach, więc tam mięso będzie coraz częściej włączane do diety, więc w skali świata... Tak, tak, no bo to oznacza, że jestem bogaty i że mogę sobie kupić coś, co lubię. I też trudno jest odbierać to tym ludziom, tak? Jeśli ktoś, nie wiem, nie miał dostępu do mięsa ze względów finansowych, a teraz się odkuł i chce sobie kupić kotleta, to ja rozumiem tę motywację i rozumiem, że on wtedy, wiesz, ta krótkoterminowa przyjemność jest dla niego ważniejsza niż jakieś wzniosłe ideały emisji gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia. Tak, a to się odnosi właśnie do piramidy Maslowa, że gdzieś tam jakby tak. No, oni są na innym poziomie potrzeb. Dla nich teraz pomyć to mięso da im tyle szczęścia, że jakby ten wyższa samorealizacja i oddawanie światu to w ogóle nie jest obiektem ich zainteresowań w tym no momencie. No tak, no dokładnie tak samo jak nie było to obiektem zainteresowań dla naszego społeczeństwa jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu, tak? My, wiesz, mówimy z perspektywy bardzo uprzywilejowanych członków populacji na planecie Ziemia, pochodzących z bardzo bogatych krajów. Tak, więc jakby trend i prognoza jest taka, że zapotrzebowanie na mięso będzie wzrastać, przede wszystkim właśnie ze względu na ten wzrost zapotrzebowania w Azji czy też w Ameryce Południowej. Wydaje mi się, ja pokładam duże nadzieje właśnie w tych startupach mięsno udających mięso, nie wiem jak je opisać, i też pokładam duże nadzieje w tym, że może w końcu uda się na szeroką skalę i dość tanio i też z mniejszym kosztem środowiskowym produkować mięso z probówki. I wydaje mi się, że jeśli to by się udało, jeśli technologia by na to pozwoliła, no to rozwiązalibyśmy ten problem raz na zawsze. Ale czy realistycznie to w najbliższych latach ma prawo już być na rynku?
No widzisz, to jest takie trochę gdybanie. To znaczy, teraz jest tak, że to mięso da się wyhodować z probówki i były już jakieś tam, wiesz, pierwsze degustacje, z tym, że to były takie bardziej pokazowe. To ten cały proces technologiczny nie nabrał jeszcze na tyle masowej skali, żeby ktoś zaczął sprzedawać właśnie te burgery. Pewnie się jeszcze nie opłaca do końca tego. Tak, no to się nie opłaca, to jest drogie. I też tam, wiesz, jakby wyhodowanie tego kotleta nie jest prostym procesem, bo w takim, wiesz, kawałku wołowiny do burgera na przykład to są nie tylko tkanka, która pochodzi od mięśni, ale też ona jest poprzeplatana, wiesz, wiązkami tłuszczu, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie tam też jest tłuszcz. Trzeba utrzymać jakby soczystość tej tkanki, trzeba hodując ją wiedzieć jak doprowadzić substancje odżywcze do jej wnętrza, bo to nie jest przecież, nie hodujemy narządu, który jest ukrwiony i tam nie ma żył ani nic takiego. Więc jakby tutaj jest bardzo dużo przeszkód takich technologicznych, ale wydaje mi się, że jakby, no nie wiem, 10 lat i to na pewno będzie na szerszą skalę proces, który będzie mógł być zrealizowany. A przekąski z insektów, to przemawia do ciebie? Nie, kompletnie. To znaczy, wiem, że te insekty też są na tej liście rzeczy, które nas może uratują i że jedzenie insektów byłoby świetną drogą do tego, żeby ograniczać ślad węglowy i emisję CO2, ale to nie jest rozwiązanie dla mnie absolutnie. Ale dla ciebie jakby bardziej osobiście? Nie, osobiście, tak. Mówię osobiście. Okay. Nie neguję tego, jeśli ktoś chce jeść owady i go to nie brzydzi, to jak najbardziej to wspieram. Ale no nie, ja bym nie przełknęła chrząszcza, ani konika polnego, ani niczego. Ale słuchaj, w takim super batoniku proteinowym, czekoladowym, no brzmi No może, jeśli ktoś by je przemielił na jakieś batoniki i ja bym nie miała świadomości tego, co jest w środku, to na pewno bym zjadła. Aczkolwiek jeśli to ma jakieś nóżki, czułki, mały oczka. Korpusik, oczka, nie, w ogóle nie. Dobrze, zostawmy to. Ale właśnie wracając, też jest to ciekawe, tak mi się skojarzyło, że jest to taka swego rodzaju sinusoida, że gdzieś zaczynamy jako młode społeczeństwo jedząc biednie, czyli, teraz pokazałam cudzysłów, biednie, czyli bezmięsnie, tak jak odwołujemy się, jak jedli nasi przodkowie, czy nasze babcie nawet i prababcie i tak dalej, to mięso było luksusem. Potem wszyscy zachłysnęli się tym, że to mięso jest dostępne, a teraz już właśnie te uprzywilejowane społeczeństwa zaczynają gdzieś dochodzić do tego, że może nie tędy droga. I to jest fajne, że powiedziałaś właśnie, że nie możemy oczekiwać od tych ludzi, którzy przez pokolenia ostatnie żyły w skrajnej biedzie, że oni chcą zaznać tego, co my przeżyliśmy w ostatnich latach. Natomiast to, co mnie ciekawi, to jest to, że jaki ty masz stosunek do tego, że tyle się mówi u nas o plastiku, u nas mówię, powiedzmy, Europa Zachodnia, kiedy fakty są, mam nadzieję, że takie są fakty, proszę poprawnie, fakty są takie, że jednak większość tego plastiku produkowana jest właśnie w tych krajach rozwijających się, czy właśnie w Azji. I super, że powstaje dużo kampanii, w których mówimy o produktach wielokrotnego użytku, o nieużywaniu butelek i kubków na kawę i słomek, tak, słomki są wielkie w Polsce, chociaż nie tylko w Polsce, wszystkie te kampanie. I ja też byłam bardzo pro przez ostatnie miesiące, jakby po prostu jak widziałam kogoś z butelką plastikową, to miałam takie, boże, co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? A ostatnio stwierdziłam, że tak na dobrą sprawę to problem nie jest u nas, tak, jeżeli nie wiem jak to wynika, jak to wygląda procentowo. Ale czy rzeczywiście nasze niepicie wody z butelki ma wpływ na to, że tego plastiku jest mniej? Czy ten procent jest tak mały, że to w ogóle nic nie zmienia? Przypuszczam, że ten efekt skali jeszcze tutaj nie wchodzi w grę i to nie jest jakaś rzecz, która by nagle wypłynęła w statystykach. Aczkolwiek to, co powiedziałeś, że większość plastiku jest przypisywana chociażby tam Azji Południowo-Wschodniej, też wynika z tego faktu, że przez wiele lat Europa i Stany Zjednoczone eksportowały swoje śmieci między innymi do Chin. I to jest bodajże w zeszłym roku dopiero Chiny wprowadziły jakieś przepisy, które zakazują tego. I to było tak, że wiesz, Unia Europejska na statkach wysyłała gigantyczne pokłady śmieci, pozbywając się ich jakby ze swojego rejestru, więc w europejskich statystykach to wyglądało świetnie i te śmieci znikały i wychodziliśmy na społeczeństwa, które nie śmiecą, podczas gdy te śmieci po prostu były transportowane i ich problem był oddelegowany gdzie indziej. Największym podmiotem, który skupował te śmieci, nie skupował, który je sprzedawał. Nie, tak, czekaj, nie, my sprzedawaliśmy, oni skupowali, sorry, mózg mi się wypalił na chwilę. Skupował te śmieci, były Chiny. No i teraz jest pytanie, co się stanie? Nie śledziłam. Ostatnia rzecz, którą ale śledziłam. Ale poczekaj, on ich nie skupował, bo chyba on za nie nie płacił, tylko to my im płaciliśmy. Tak, to my im... Czyli on je przyjmował za pieniądze, tak. Dlatego takie bogate są Chiny. Wszystko jasne. Tak, okej, rozwiązane. W każdym razie te śmieci lądowały tam. Chiny wprowadziły
zakaz przyjmowania jakiejś części tej, bo tam wiesz, są różne frakcje tych śmieci, różne ich rodzaje, jakiejś tej najbardziej istotnej części z tych śmieci już tam nie można eksportować, natomiast jest pytanie, czy to nie będzie tak, że teraz skoro Chiny już ich nie chcą, to nie wiem, czy ich nie wezmą Filipiny, albo Indonezja, albo jakiś inny kraj. Tego nie wiem i nie wiem, jaki jest trend. Wiem, że to jest taka raczej świeża sprawa, bo to jest chyba dopiero zeszły rok, kiedy ten zakaz został wprowadzony. Więc to też nie jest tak, że wiesz, my tutaj jesteśmy oświeconym krajem, który prowadzi recykling i wspaniale sobie radzi z odpadami, a ci tam to w ogóle w tej Azji to jest jakaś dzicz i oni wyrzucają śmieci do oceanu. To są nasze śmieci. W dużej mierze. I tutaj cała ta dyskusja, to też jest taka rzecz, co do której ja nie mam jakby żadnej refleksji, nie wiem, gdzie się tutaj opowiedzieć, bo myślę o niej i nie wiem, jakie mam dokładnie wnioski. Natomiast pojawia się tutaj taki głos, że ta dyskusja jest tak bardzo podzielona na właśnie tę bogatą globalną północ i biedniejsze globalne południe. I widziałam taki fajny reportaż z rozmów, które się toczyły wtedy w Paryżu w 2015 roku, kiedy to porozumienie paryskie było dogadywane. I tam jeden z większych problemów był taki, żeby przekonać Indie do tego, żeby one też, wiesz, dały swoje ręce na pokład. I wypowiadał się tam jakiś oficjal, przedstawiciel rządu bodajże z Indii i on powiedział, no dobra, tutaj mamy bogate Stany Zjednoczone i bogatą Europę, które wybudowały swoje potęgi ekonomiczne, gospodarcze właśnie na paliwach kopalnych, na tym, że mogły spalać co chciały, że miały brudny przemysł i te wszystkie brunatne technologie, to jest ich wymysł i to jest rzecz, która im pozwoliła się wzbogacić. No i teraz one wielce nam mówią, kiedy my jesteśmy w tym momencie, że teraz my chcielibyśmy skorzystać z tych samych technologii, i one nam mówią, nie, wy nie możecie tego zrobić. Wy musicie wprowadzić inne, musicie za to zapłacić, musicie ogarnąć swoje odpady, musicie w ogóle wprowadzić szereg jakichś... Nakładamy teraz na was szereg obostrzeń, z których my nie musieliśmy mieć, którymi, wiesz, myśmy się nie przejmowali tam, nie wiem, 20-50 lat temu. No i trudno jest też odmówić jakiejś zasadności temu takiemu poglądowi, aczkolwiek z drugiej strony też, no, jest to pytanie o perspektywę czasową, której się poruszamy. To znaczy, jeśli jakiś kraj, na przykład, nie wiem, Indie czy Chiny, czy ktoś tam inny, chce budować swoją potęgę taką, żeby ona przetrwała na następnych 200 i 150 lat, to będzie myśleć inaczej niż jeśli myśli perspektywą kolejnych 10 lat. Tak? Jeśli myśli perspektywą kolejnych 10 lat, no to niech spala, niech ma brudne technologie, niech tworzy i wspiera swój brunatny przemysł, ale to jest chyba krótkowzroczna droga i jest trochę tak, że myśmy się zorientowali po nie w czasie, ale też rozumiem te głosy dochodzące z tych krajów, które są na początku tej drogi, którą myśmy już przebyli jako społeczeństwa, że kurczę, nakładamy obostrzenia i utrudniamy trochę, wiesz, budowanie swojej potęgi, bogacenie się krajom, które są w innej sytuacji niż my. To jest tragiczny wniosek, bo mam wrażenie, że nie ma na to rozwiązania. Natomiast, co przyszło mi do głowy teraz, to że teoretycznie taka Wielka Brytania, która była potęgą dzięki wyzyskiwaniu innych krajów, w tym w dużej mierze Indii, powinna raczej oferować pomoc finansową i technologiczną w tym, żeby te kraje rozwijały się w taki sposób, który sprzyja środowisku, a nie zostawiać ich samych. Na zasadzie takie są nowe obostrzenia i wy teraz rozwijajcie się 100 razy wolniej, za 100 razy więcej kasy, bo my tak chcemy. Tylko raczej tutaj powinna być współpraca, bo walczymy o tę samą planetę. Ale tak, to jest, no, wiadomo, że... tym, że ta współpraca na takim międzynarodowym poziomie jest kluczowa. To znaczy, i też nie stoję tutaj... Wydaje mi się, że to nie jest czas, w którym powinniśmy się tak, wiesz, co do dolara albo co do centa, eurocenta rozliczać, wiesz, z tego, co kto komu ile dał i jak to się ma zwrócić i tak dalej, bo mówimy tutaj o takiej fundamentalnej rzeczy. To znaczy, i naszej przyszłości. No właśnie, o wiesz, te zasoby ekosystemowe to jest fundament aktywności wszystkich ludzi na świecie, a żyjemy w takim świecie, gdzie wiesz, moje działania mają konsekwencje na Filipinach, działania Filipińczyków mają konsekwencje w Australii, wiesz, co chodzi, to jesteśmy w takim systemie naczyń połączonych, gdzie ten podział na granice jest w pewnych jakby kontekstach, w pewnych dyskusjach w ogóle absurdalny. A wracając do plastiku, tego w Azji, to tak sobie pomyślałam, że no dobra, mówi się, że plastik zostaje z nami już na zawsze, przynajmniej dla nas, że nic się raczej z nim nie stanie, nie zostanie on w jakiś dobry sposób zutylizowany, nie pozbędziemy się go, jest go tylko coraz więcej z dnia na dzień, albo raczej z minuty na minutę. Czy są już jakieś takie
rewolucyjne rozwiązanie, jak można go wykorzystać, żeby był chociaż użyteczny. Słyszałam o budulcu z plastiku. W sensie, że byłam w takim sklepie zero waste'owym w Edynburgu, gdzie oni przyjmują, znaczy właściciele przyjmują właśnie pozgniatane jakieś tam butelki czy różnego rodzaju artykuły i oni je kompresują do takich właśnie kwadracików, które mogą potem być budulcem, że można budować domy ze starych butelek. Czy to jest w ogóle jakieś takie, to jest tylko takie wizjonerskie i trochę abstrakcyjne, czy rzeczywiście są takie pomysły? Wiesz, to słyszałam o tym pomyśle tych cegieł z plastiku w cudzysłowie i też widziałam na fejsie jakieś zdjęcia takich domków budowanych z butelek, do których tam wsypano coś ciężkiego, chyba piasek. I jakby no z jednej strony spoko, ale z drugiej strony, czy chciałabyś być w takim domu, kiedy na przykład wybucha pożar? Prawdopodobnie nie, więc nie wiem, czy to jest sensowne i zasadne. Natomiast ostatnio słyszałam, że pojawiło się doniesienie o tym, że są jakieś bakterie, które zjadają plastik. I natomiast wiesz, to się działo w jakichś warunkach laboratoryjnych na absolutnie mikroskalę w porównaniu ze skalą tego problemu, jaka istnieje, więc czy to jest rzecz, która, nie wiem, będzie tym cudownym rozwiązaniem, które sprawi, że się pozbędziemy problemu plastikowych śmieci. Nie wiem, wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby tak to ująć. Plus też mam wrażenie, że z tymi wszystkimi innowacjami, zresztą studiujesz biotechnologię, więc coś o tym wiesz, jest tak, że jest taka cienka granica między tym, gdzie to pomaga, a gdzie zaczyna to być problemem etycznym, bo można też to wykorzystać w złą stronę. I mnie się od razu, mimo że nie mam wystarczająco wiedzy na ten temat, ale jak już myślę o tym, że są gdzieś tworzone jakieś bakterie, które będą w jakiś sposób modyfikowane tak, żeby lepiej zjadały ten plastik, zaraz powstanie z tego jakaś broń biologiczna i tutaj można całą tragiczną historię do tego dorzucić. Ale a propos tych bakterii i tego modyfikowania, to akurat bardzo dobrze nam się to składa, bo chciałam tak kilka słów jeszcze o GMO przemycić, bo ja też zazwyczaj byłam w tym obozie, że GMO jest straszne, bo jest nienaturalne i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem, że to tak nie do końca wygląda, a trochę tak jest jak z tym ociepleniem klimatu, że ludzie właśnie mają za mało wiedzy, bo ja też uważam, że większość takich dyskusji i problemów wynika z tego, że ludzie po prostu są niedoinformowani, usłyszeli coś, boją się tego, więc z założenia to negują. I dlaczego tak się stało, że jak słyszymy GMO, to od razu, wiesz, dostajemy drgawek, albo jak patrzymy, ktoś mówi, że soja, to od razu nie kupuj tego, to jest GMO, przecież wyrośnie ci, nie wiem, trzecie oko albo coś innego. Jak to jest z tym GMO? Ono jest rzeczywiście złe? Czy ono jest w ogóle bardzo dobre? Czy jest w ogóle jakieś jedno zdanie, które można uznać za solidne? Chyba nie, tak jak ze wszystkim. Wydaje mi się, że tutaj się składa kilka rzeczy, które sprawiają, że ludzie się tak boją tego GMO. Na przykład to, że właśnie żyjemy w takich czasach, gdzie postuluje się ten powrót do naturalności i w dyskursie generalnie uznaje się, że to, co jest naturalne, to jest dobre, a to, co jest nienaturalne, jest złe. Mimo że to jakby no to nie jest do końca do obronienia od strony merytorycznej. To znaczy, nie wiem, muchomor stromotnikowy też jest w pełni naturalny, a nie jest dobry. I też jest masa rzeczy, które są syntetyczne, a jednak są bardzo dobre dla ludzi. Na przykład, nie wiem, leki, czy antybiotyki, albo szczepionki i tak dalej. Czy da się jakoś ocenić GMO w jednym zdaniu? Chyba nie. Natomiast jest to dobra, przydatna technologia. Wszystkie rośliny GMO, które są wypuszczane na pola uprawne i nie są, wiesz, testowane w jakichś zamkniętych warunkach, zostały bardzo dokładnie przebadane i wiemy o tym po już wielu latach badań. I to bardzo intensywnych, bo przez to, że GMO jest takim kontrowersyjnym tematem, bardzo wiele uwagi naukowców było poświęcane temu zagadnieniu. Wiemy, że nie ma żadnych specyficznych tylko dla GMO problemów. To znaczy, rolnictwo ma mnóstwo problemów. Rolnictwo generalnie takie wielkoskalowe jest niezrównoważone, ma szereg negatywnych skutków dla ekosystemów i środowiska. Natomiast, wiesz, jak obsiejesz od horyzontu do horyzontu jedno pole tylko i wyłącznie, nie wiem, rzepakiem, to jest po prostu kiepskie dla środowiska samo z siebie, niezależnie od tego, czy ten rzepak będzie GMO, czy nie. Więc cała ta dyskusja wokół GMO trochę wygląda tak, że często jakieś aktywiści czy komentatorzy wskazują na problemy, które istnieją i które są bardzo zasadne, natomiast one nie są właściwe wyłącznie dla roślin GMO, one są właściwe dla całego wielkoskalowego rolnictwa. Ja też mam wrażenie, że kiedy my jako konsumenci podejmujemy jakieś decyzje, to też
zależy od tego, co nami kieruje. Bo wielu ludzi na przykład kieruje się właśnie środowiskiem, inni kierują się swoim zdrowiem, inni jakimiś etycznymi pobudkami. Ja na przykład osobiście mam tak, że u mnie się łączą te trzy naraz, więc generalnie jak żyć. Ale wydaje mi się, że właśnie niektóre osoby chcą jeść naturalnie, żeby być zdrowszymi i wtedy myślą, że to GMO jest złe, bo może rzeczywiście jest w porównaniu z marchewką, którą sobie wyhodują u siebie w ogródku, ale na przykład idąc do sklepu wybiorą też marchewkę eko, ale nie myślą wtedy o tym, że na przykład ta marchewka eko potrzebowała 1000 razy więcej wody i ziemi po to, żeby miała cudowne warunki życia, przez co nasza planeta na tym cierpi. Bo osoba, która właśnie myśli głównie o planecie, pewnie wybrałaby może właśnie tę nawet bardziej komercyjną marchewkę, bo myślałaby o tym szerszym, o tej szerszej perspektywie. Nie wiem, jak to u Ciebie jest jakby z tym, co Tobą najbardziej kieruje w Twoich wyborach, więc możesz mi powiedzieć, jeśli chcesz. Nie, wiesz co, to jest ogólnie bardzo skomplikowana. Tutaj w grę wchodzi mnóstwo zmiennych, o których mówimy i między innymi problem z rolnictwem ekologicznym jest taki, że ono jest mało wydajne i przez to, że daje mniejszy plon z hektara, jest potrzebne, wiesz, potrzebujemy więcej ziemi i wskutek tego plony z rolnictwa ekologicznego przeważnie mają wyższy ślad węglowy niż z tego wielkoskalowego. Z kolei rolnictwo wielkoskalowe ma tutaj tendencję na przykład do tego, że gleba pod takimi polami szybciej eroduje. Więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo zmiennych i to nie jest tak, że zawsze marchewka bio i eko będzie lepsza od marchewki z wielkoskalowego przy rolnictwa. Albo na odwrót, tu trudno jest wprowadzić jakąś zasadę, dlatego też nie chcę sugerować tutaj ludziom, jakie wybory by mieli podjąć, bo wiem, że to jest trudna rozkmina generalnie w większości przypadków, chociaż no, najbardziej się chyba sprawdzi ta zasada, że im bliżej coś ciebie rośnie, tym lepiej. I jeśli możesz sobie kupić, nie wiem, truskawkę, która przyjechała spod Warszawy do jej centrum. To nie kupuj ananasów. Dokładnie, to nie kupuj awokado, które przyjechało z Meksyku, nie? więc to jest zasada, która się na pewno sprawdzi. A co tobą kieruje, bo to było główne właśnie pytanie. To, czy coś rośnie blisko mnie. To znaczy właśnie, staram się na przykład, teraz jest lato, no to ja nie kupuję ananasów, mango, ani jakichś, wiesz, egzotycznych owoców, tylko po prostu jem jagody i truskawki od pani na straganie, bo generalnie wydaje mi się, że to jest chyba taka rzecz, którą, co do której mogę mieć największą pewność, że to jest działanie, które jest zasadne, że raczej te jagody, ta, wiesz, pani na straganie ich nie sprowadza z drugiego końca kontynentu, tylko prawdopodobnie one gdzieś rosły w promieniu kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów od miejsca, gdzie je kupuję, nie? Chociaż pamiętam, jak byłam, nie wiem, czy to była jakaś Wielkanoc 1000 lat temu i pani, taka starsza pani sprzedawała obwarzanki i mój tata zapytał się, jak się robi takie obwarzanki. Ona powiedziała, proszę pana, ja nie wiem, to z hurtowni jest, więc to był taki pierwszy moment, jak byłam małym dzieckiem, kiedy zrozumiałam, że świat nie działa tak, jak mi się wydaje, że działa. No tak. Natomiast moje pytanie było bardziej, czy jakby u ciebie jest, kieruje tobą ekologia tutaj, czy zdrowie, czy oba? I jedno, i drugie chyba. Nie powiedziałabym, że tutaj jakoś się skłaniam szczególnie. To znaczy, chcę jeść zdrowo, każdy chce jeść zdrowo i staram się o to dbać. A jeśli przy okazji tego jedzenia zdrowo mogę też dokonać wyboru, który jest lepszy dla środowiska, to jest na przykład nie zjeść kotleta albo kupić sobie truskawkę polską, a nie grecką, no to zrobię. A nie masz właśnie wrażenia, że przez to, że oba te czynniki są dla ciebie istotne, jest jeszcze trudniej, żeby to pogodzić? Czy to idzie w parze czasami? Moim zdaniem to idzie w parze. Chyba tak. To dobrze, to jest bardzo optymistyczny wniosek. A twoim nie? Moim zdaniem. Nie, bo właśnie tak jak mówię, że osoby niektóre, które chcą, myślą o swoim zdrowiu i wybiorą tę opcję eko, która na przykład w tym przypadku bardziej obciąża planetę, mogą być w takim małym konflikcie i wtedy tak naprawdę nie wiesz, co wybrać. No tak. Czy trochę się truć, czy trochę zniszczyć planetę? Trochę tak jest. I to jest rzecz, która i mnie frustruje i rozumiem, że ona jest frustrująca dla ludzi i na przykład, nie wiem, powstrzymuje niektórych przed na przykład zmianą swojej diety chociażby albo zmianą jakichś swoich nawyków, że zauważ, że wszystkie te działania, które jako jednostki chcemy podjąć, takie prośrodowiskowe, one wymagają strasznie dużo zachodu. Mhm. Znaczy, wiesz, jak nie chcę kupić szamponu w plastikowej butelce, no to muszę siedzieć pół godziny albo i dłużej w Google i szukać szamponu w kostce i sklepu, który mi go sprzeda. Jak wiesz, zapomnę ze sobą swojej płóciennej siatki do biedry, no to nie zrobię zakupów wychodząc z przystanku, idąc do domu, tylko wrócę do domu, a potem na dłoże drogi wrócę do sklepu. Tak, i jakbyś sobie podliczała swoje właśnie ślady węglowe tych wszystkich podróży, no, to powstaje właśnie pytanie, jak to... No właśnie. Jak to oswoić? No i tutaj trochę wracamy do tego, że moim zdaniem ta systemowa zmiana jest bardzo potrzebna, że zanieczyszczający musi zacząć płacić tak, żeby te prośrodowiskowe, ekologiczne wybory zaczęły się po prostu opłacać z punktu widzenia konsumenta. I też w
wspomniałaś wcześniej o tych korzyściach finansowych dla producentów, czy też dla, no w ogóle dla ludzi, to wydaje mi się, że w Polsce szczególnie jest bardzo, bardzo ważne, że o wiele bardziej zadziała na nas to, że dopłacasz za torebkę plastikową, niż to, jakie ona ma wpływ na środowisko. I myślę, że my jesteśmy takim bardzo wrażliwym krajem, jeśli chodzi o to, że uda nam się coś zaoszczędzić. Nie mówię, że to jest coś złego, to jest jakby część naszego społeczeństwa i tego, jak się rozwinęliśmy w ostatnich latach. I nawet takie polityki, które ja bardzo lubię, na przykład właśnie w kawiarni. Ostatnio już się spotkałam właśnie z tym w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwa, że jeżeli masz swój kubek, to masz minus 50 groszy, ale jeżeli weźmiesz plastikowy, masz plus 50 groszy. I to jest ekstra. Moim zdaniem to też są fajne takie zachęty. Zresztą chociażby, wiesz, ta głupia jakaś super drobna opłata za siatki plastikowe. Ona przyniosła spoko skutki. No, 5 groszy w te. Tak, no nagle, wiesz, jakby jeśli możesz coś wziąć za darmo i nie mieć żadnych konsekwencji, versus jeśli masz tam coś dopłacić i to najczęściej, jak już wiesz, po zakupach, jak się zorientowałeś, że jeszcze raz musisz wyciągnąć portfel, że coś tam, no to będziesz pamiętać, żeby, nie wiem, wziąć plecak albo pochowasz te jogurty i jabłka po kieszeniach. Więc moim zdaniem to są fajne rzeczy i to są fajne sposoby na to, żeby, nie chcę użyć słowa wymusić, ale jakoś zachęcić ludzi do takich działań, które są prośrodowiskowe. Też wydaje mi się, że super fajny jest pomysł tych takich automatów, które zwracają ci kilka groszy za butelkę, którą wrzucisz na przykład do niego. To jest, wiesz, w ogóle w Niemczech taka praktyka od lat. No tak. I to jest świetne, no jeśli wiesz, mogłabym dostać za jakieś tam, wiesz, siatkę pełną butelek, nie wiem, nawet złotówkę albo dwie, no to wiadomo, że ich nie wyrzucę byle gdzie, tylko sobie pójdę i będę miała zeta w kieszeni. Ostatnio zresztą zaczęłam kupować oranżadę w szkle, w sklepie nieopodal, i te butelki są zwrotne, więc zaczęłam, wiesz, przychodzić z tymi butelkami co jakiś czas do sklepu i nagle się okazuje, że mogę zapłacić piątaka mniej za zakupy. I mówię, super, w ogóle jestem tak zachęcona. Tak, jest to, wiesz, super drobna rzecz. Taka wydawałoby się, że w ogóle do niczego cię nie zmotywuje ani nie zachęci, ale jednak jak mogę zapłacić piątaka mniej za zakupy albo piątaka więcej, no to wolę zapłacić mniej, więc schodzę z tymi butelkami i to jest super. Na koniec trochę więcej o Kasi, bo tak gadałyśmy o różnych konkretach i ciężkich tematach, ale powiedz mi, nad czym teraz intensywnie myślisz? Jaki jest taki projekt, którym będziesz się zajmowała w najbliższym czasie? O ile możesz zdradzić? Czy jest jakiś nowy temat, czy jest to pogłębianie tego, o czym już tam mówisz? To zależy też, w jakim horyzoncie czasowym pytasz. Chcesz. Okej, tak na dzisiaj Kasia myśli o tym, jak zmontować materiał o kolesiu, który mieszka w ciężarówce w Dolinie Krzemowej, bo nie chce płacić z czynszu za mieszkania, ponieważ mieszkanie tam jest strasznie drogie. W dłuższej perspektywie czasowej Kasia myśli o tym, jak zbudować wokół siebie zespół researcherów, ludzi, którzy by chcieli, mieli zajawkę na te same tematy, co ja, tak żebyśmy mogli robić jeszcze więcej treści, bo trochę jestem na takim etapie, że doszłam do granicy tych mocy przerobowych, które mam jako ja. No i też myślę nad kolejnym Unfoldem, czyli kolejną serią filmów, tych takich, wiesz, produkcyjnie bardziej dopracowanych. Wcześniej robiliśmy Unfolda o GMO i teraz zaczynamy myśleć nad kolejną serią, i więc będziemy działać, ale jeszcze nie chcę zdradzać, jakie są tematy. A powiedz mi, który temat twoim zdaniem jest najważniejszy w świecie nauki, żeby poruszać go na taką większą skalę? Wydaje mi się, że no, zmiana klimatu, generalnie te problemy środowiskowe, z tej takiej działki biotechnologicznej, biologicznej, to powiedziałabym, że wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to są najważniejsze tematy. A który jest najciekawszy dla ciebie? Bo myślę, że są dwie różne, czasami idzie w parze, ale ja też tak mam, że jedna rzecz to jest to, o czym wiem, że powinna mówić i chcę o tym mówić, bo to jest ważne, a drugie, co naprawdę mnie jara. Mnie jarają wszystkie rzeczy związane z terapią nowotworów, z komórkami macierzystymi, z terapią genową. Te takie wszystkie, wiesz, biomedyczne nowinki, o których się mówi, że będziemy robić sobie dzieci na zamówienie, albo będziemy zmodyfikowani wszyscy jako my, jako ludzie, a nie tylko jako roślinki GMO, soi albo rzepaku. Więc tak, te takie futurystyczne zagadnienia biomedyczne, to jest rzecz, która mnie interesuje. Powiem ci, że jak zaczynałam nagrywać podcast, było ponad rok temu, to miałam taką formę, że na koniec zadawałam szybkie pytania i odpowiedzi o moim rozmówcy, czy pytałam mojego rozmówcę i to chodziło o to, żeby jego poznać. Potem trochę od tego odeszłam, ale stwierdziłam, że zapytam cię o kilka rzeczy. Okay. Jesteś gotowa?
Nie jestem najlepsza w szybkich odpowiedziach, ale spróbujmy. Jest, ja też nie. Ja współczuję wszystkim ludziom, którzy zadają to pytanie, bo jak mi ktoś, czasem ktoś zada takie pytanie, to myślę sobie, skąd ja mam to wiedzieć w tej chwili? Dokładnie. Ale spróbujemy. Słuchaj, powiedz mi, czy jest jakaś książka, którą uważasz, że każdy powinien przeczytać? Głód Kaparosa. Dobrze. Powiedz mi, bo tematyka jedzenia jest bardzo bliska mojemu sercu, więc powiedz mi, czy masz jakąś swoją ulubioną restaurację w Warszawie? Na pewno mam. Ale muszę się zastanowić. Czekaj, ulubioną. Możesz podać kilka, Uki. Uwielbiam Uki. I lubię też ten ramen przy Stadionie Narodowym. Vegan Ramen Shop. Tak, Vegan Ramen Shop. O, wszystko zapiszemy. Jak już Cię zapytałam o książkę, to może jest jakiś film dokumentalny, który przyda się naszym słuchaczom, żeby sobie obejrzeli. Poczekaj, muszę pomyśleć. Nie próbuję sobie przypomnieć, bo... A mogę trochę naokoło odpowiedzieć na Twoje pytanie? Bardzo polecam wszystkim zainteresować się festiwalem, który nazywa się Dogs Against Gravity. I on jest organizowany co roku. Niestety w tym roku właśnie się skończył, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. I to jest festiwal filmów dokumentalnych, z których wszystkie dotyczą właśnie takich ważkich tematów. I społecznych, i naukowych. To jest międzynarodowy festiwal? To jest festiwal, który się dzieje w Polsce, w wielu miastach w Polsce. Na pewno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach, no w Warszawie, w Rzeszowie chyba też. Więc we wszystkich takich większych miastach jest szereg kin, które w nim uczestniczą i można sobie codziennie chodzić na mnóstwo świetnych dokumentów. I ja naprawdę, jak widzę, że coś ma, wiesz, tę etykietkę Dogs Against Gravity, to ufam temu w ciemno, bo wiem, że to będzie dobry dokument. To jeszcze mi powiedz, czy masz jakieś marzenie podróżnicze, jakieś miejsce, które byś bardzo chciała zobaczyć? Chciałabym bardzo wrócić do Azji Południowo-Wschodniej, bo mam takie poczucie, że to jest taki jakby środek ciężkości aktualnie całego świata, że tam się dzieją teraz rzeczy, które są ważkie, które definiują trendy, takie w skali makro, które będą istotne dla świata w horyzoncie czasowym tych najbliższych, nie wiem, kilkudziesięciu lat. I bardzo mnie interesuje wszystko, co się tam dzieje. Jakiś konkretny kraj, czy po prostu ten region? Po prostu ten region. Na pewno chciałabym zobaczyć Chiny. Chciałabym też stamtąd porobić materiały, na pewno jakieś wideo. I mam nadzieję, że to jest plan, który mi się uda zrealizować. Może nie tak, wiesz, za miesiąc ani dwa, ale to jest rzecz, z którą się noszę i do której się przygotowuję. To powiedz na koniec, gdzie słuchacze mogą Cię znaleźć? Mogą mnie znaleźć na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, wszędzie, gdzie wpiszą Kasia Gandor, to będziesz ty. Tak, to będę ja. Kasiu, bardzo Ci dziękuję, że byłaś moim gościem. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Twój team researcherów się rozrośnie i będziecie popularyzować naukę w Polsce i edukować ludzi, aby podejmowali działania i trochę chętniej się uczyli. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki, pa, pa. Pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że mojego podcastu możecie posłuchać na YouTubie. Tam czekam na Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Bardzo lubię czytać i rozmawiać z Wami o tym, co sądzicie na temat danego odcinka. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, czy też w aplikacji podcasty na Waszych iPhone'ach, nie zapomnijcie, że będzie mi bardzo miło, jeżeli macie chwilę, abyście zostawili tam ocenę, można tam dać od 1 do 5 gwiazdek oraz napisali kilka słów recenzji po to, aby podcast był częściej polecany. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy więcej osób się o nim dowie, a myślę, że jeżeli coś się Wam podoba, to byłoby super, gdyby to było gdzieś dalej szerzone. I też możecie go posłuchać na Spotify i tam możecie podcast po prostu obserwować. Też jeżeli interesuje Was, co tam się będzie działo w kolejnych odcinkach, polecam Wam mój Instagram Karolina Somańska Podcast i przypominam, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 16:00. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa!